Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 12 w wersetach od 32 do 40? Nie bój się, małe statko. Upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie swoje majątności i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie lokaty, które nie tracą na wartości. Zasób niewyczerpany w niebiosach, gdzie złodziej nie ma przystępu, a mól nie niszczy. Gdzie jest twój skarb, tam też będzie twoje serce. Niech będą przepasane wasze biodra i lampy zapalone. A wy bądźcie podobni ludziom oczekującym swojego Pana, aż wróci z wesela, aby kiedy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzono. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, znajdzie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i nakłoni ich, by spoczęli przy stole, po czym podejdzie i będzie im służył. Jeśli przyszedłby na drugiej lub na trzeciej warcie, błogosławieni są, jeśli ich tak znajdzie. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie ma przyjść złodziej, czuwałby i nie dopuściłby do grabieży swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Liczba tych, którzy przyjmowali Pana Jezusa, była zawsze niewielka. Niemniej ich siła nie tkwi w ich liczbie ani w ziemskich źródłach pomocy, lecz w świadomości, że Ojcu Niebieskiemu upodobało się, aby dać im królestwo, które nie jest z tego świata. Celem wierzących jest niebo, dlatego ich życie powinno o tym świadczyć. Jednak nasze serce nie będzie zwrócone w kierunku nieba, jeśli nie będziemy mieli tam skarbu. Werset 33 mówi nam, w jaki sposób to osiągnąć. Jeśli będziemy mieli to samo usposobienie, jakie było w Bogu Ojcu, który nam, biednym, dał wszystko w swoim umiłowanym Synu. Przepasane biodra mówią o gotowości do służby. Lampa natomiast jest obrazem naszego świadectwa dla otoczenia. Pan mówi też i o tym, że sługa powinien nie tylko być gotowy do pracy dla niego, ale także musi czuwać i oczekiwać jego przyjścia. I mamy tutaj odnośnik do 12 rozdziału i 44 wersetu tej Ewangelii. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. I 19 rozdziału, 13 wersetu. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż powrócę. W służbie dla Pana zajmujemy się innymi, ale w naszym czuwaniu i oczekiwaniu tylko Nim. Wraz z Jego przyjściem nastąpi pełna radość i szczęśliwość. Niepojęta myśl dla każdego wiernego sługi, że On, który stanął w drzwiach, aby dać sobie przekuć ucho dla wiecznej służby, chce się przepasać i służyć swoim umiłowanym. I mamy tutaj odnośnik do drugiej Księgi Mojżeszowej, 21 rozdziału, od 2 do 6 wersetu.
Jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam, a jeżeli był żonaty, i żona z nim odejdzie. Jeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie: miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga. Potem postawi go u drzwi albo u oddrzwi i przekuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze.